proszę Boga i Maryję, mam swój honor, prawa swoje znam. Chcę, co proszę Boga i Maryję, mam swój honor, prawa swoje znam. Nie oddamy wam, nie oddamy wam, nie oddamy wam telewizji tam. Nie oddamy wam, nie oddamy wam, nie oddamy wam. Krzywdy ludzkiej ciśnienia nie policzy. Chcemy prawdy bronić, wolni być. To my wierni polscy katolicy, wierni Bogu w prawdzie chcemy żyć. To my wierni polscy katolicy, wierni Bogu w prawdzie chcemy żyć. Nie oddamy wam, nie oddamy wam, nie oddamy wam. Radio. Nam nadają, więc będziemy żądać. Wolnej Polski już nam nie ukradną. Chcę go słuchać i chcę ją oglądać. Wolnej Polski już nam nie ukradną. Chcę go słuchać i chcę ją oglądać. Nie oddamy wam, nie oddamy wam, nie oddamy wam telewizji wam. Nie oddamy wam, nie oddamy wam, nie oddamy wam telewizji wam. Wszyscy! Nie oddamy wam, nie oddamy wam, nie oddamy wam telewizji wam. Nie oddamy wam, nie oddamy wam, nie oddamy wam telewizji wam. Ukochana, biedna Polsko nasza, obdzierana z krzyża i kościoła, oszepiany, a nie rząd Judasza. Tu lud całej Polski dzisiaj woła. Oszepiany, a nie rząd Judasza. Tu lud całej Polski dzisiaj woła. I nie oddamy wam, nie oddamy wam, nie oddamy wam telewizji wam. Nie oddamy wam, nie oddamy wam, nie oddamy wam telewizji. Nie oddamy wam, nie oddamy wam, nie oddamy wam telewizji wam. Nie oddamy wam, nie oddamy wam, nie oddamy wam telewizji wam. Nie oddamy wam, nie oddamy wam, nie oddamy wam telewizji wam. Nie oddamy wam, nie oddamy wam. Nie oddamy wam telewizji wam. Nie oddamy. Nie oddamy. Nie oddamy nigdy. Nie oddamy nigdy. Nic mi była, póki my żyjemy. Co na obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączy się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączy się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania, poszły dźwig za Bożem.
ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Mówił ojciec do swej babci, mały zapłakany. Słuchaj jeno, wolno nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Oraz radnego sejmiku wojewódzkiego Błażeja Stenelskiego oraz radną miasta Konina panią Zofię Itman o złożenie kwiatów pod tablicą. Bardzo proszę o złożenie kwiatów pod tablicą pana posła Zbigniewa Dolatę oraz panią Mariolę Radkiewicz, która jest prezesem akcji katolickiej w diecezji włocławskiej. Kwiaty pod tablicą złoży następnie pan Sławomir Dąbrowski, dyrektor biura europosła Konrada Szymańskiego. Choć tu ja najlepiej widzę. Choć tu lepiej widzę. A tam widzę. Bardzo proszę przedstawicieli Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości o złożenie kwiatów. Z góry widać lepiej. Szczęść Boże. Serdecznie proszę o złożenie kwiatów przedstawicieli Klubu Gazety Polskiej w Koninie. Błękitny, się zapałem. Serdecznie proszę i zapraszam do tablicy przedstawicieli parafii świętego Bartłomieja. W tym momencie pragnę zaśpiewać państwu specjalny utwór skomponowany w dniu tragedii smoleńskiej, w dniu katastrofy smoleńskiej. To wielki, wielki polski prezydencie. Żołnierzom, to życie w tym oddali.
Ojcze nasz, któryś w niebie, klęknijmy do pacierza. Dziękujemy Ci wielki, pomsty prezydencie, że pobudziłeś nami, żeś przywrócił nóg. Pokazujemy, jak zło dobrem zwyciężać. Dzisiaj, kiedy władza wznosi toasty za wolność słowa, my pamiętamy inną rocznicę. Nocna zmiana 20 lat temu. Pozdrówmy premiera Jana Olszewskiego. Życzmy mu zdrowia. Mam honor odczytać nasze, nas wszystkich stanowisko. Apel do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i do rządzących. My, uczestnicy marszu w Koninie, w obronie wolności i prawdy,
W dniu 4 czerwca 2012 roku apelujemy do rządu RP i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o katolicki głos w naszych domach, o przyznanie telewizji Trwam miejsca na pierwszym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. W łączności z naszym pasterzem, księdzem biskupem ordynariuszem diecezji włocławskiej, stanowczo protestujemy przeciwko dyskryminowaniu telewizji realizującej misję Kościoła katolickiego i upokarzaniu jej odbiorców. Nie godzimy się na to, by zorganizowana grupa władzy miała za miliony obywateli decydować, jakie programy i na którym kanale mamy oglądać. Nie godzimy się na indoktrynację prowadzoną przez prorządowe media, wbrew narodowi. Nie pozwolimy kneblować nam ust w imię nowej odwagi wiary, w imię odpowiedzialności za ojczyznę, za Kościół, za przyszłe pokolenia młodych Polaków. Przypominamy, że katolicy w Polsce, tak jak wszyscy inni obywatele, powinni mieć takie samo prawo do własnej telewizji. Nie pozwolimy zepchnąć się na boczny tor życia publicznego. Wroga, uwarunkowana ideologicznie decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pozbawiona była podstaw merytorycznych, eliminowała z grona nadawców naziemnej telewizji cyfrowej cenionego nadawcę społecznego z wieloletnim stażem, jakim jest telewizja Trwam. Jest to uderzenie w fundamentalne zasady państwa demokratycznego. Dość dyskryminacji. Żądamy wolności słowa, głoszenia poglądów i równego dostępu do środków technicznych. Multiplex jest finansowany z naszych pieniędzy, z pieniędzy wszystkich podatników. Dlatego żądamy dostępu do telewizji głoszącej nasze poglądy i wypełniającej misję ewangelizacyjną za pomocą środków społecznego przekazu. Dość celowego ingerowania w prawo do swobodnej, wolnej wypowiedzi. Dość obłudy i kłamstwa. Żądamy powszechnego dostępu do prawdy głoszonej w telewizji Trwam. Sprzeciwiamy się uciszaniu i wykluczaniu mediów o profilu patriotycznym, promowaniu ideologii antychrześcijańskiej i eksterminacji kultury katolickiej. Przypominamy rządzącym ideę państwa demokratycznego i o właściwym miejscu dla wolnych mediów w naszej ojczyźnie. Telewizja Trwam jest naszym dobrem wspólnym i musimy znaleźć się na multipleksie, by przywrócić wiarę, że Polska to kraj demokratyczny i wolny, w którym rzeczywiste prawo do wolności słowa mają wszyscy obywatele. Polska to my. W imię demokracji, wolności słowa, w imię prawdy wyrażamy stanowcze nie cynicznemu atakowi na Kościół katolicki, przedstawieniu go w złym, niesprawiedliwym świetle, podważającym sens jego istnienia. Rząd ma służyć narodowi. Niech zabierze się wreszcie do pracy, bo jak dotąd zamiast rozwiązywać istotne problemy społeczne, prowadzi wrogą propagandę wobec Kościoła. Takie działanie rządu jest wymierzone w nas wszystkich. Jest zamachem na naszą tożsamość narodową. Rządzący nie mogą świadomie lekceważyć podjętych wobec narodu zobowiązań. Apelujemy do nich o prawdziwą służbę w ojczyźnie, w trosce o dobre wspólne, dość prywaty i kłamstwa. Rząd nie może w demokratycznym i suwerennym państwie, którego pierwszym podmiotem jest społeczeństwo, uprawiać własnej polityki, działając przeciwko narodowi. Bo jak inaczej nazwać ustawę refundacyjną, akta, podniesienie wieku emerytalnego, brak pomocy i opieki nad chorymi, rugowanie prawdy historycznej, zapaść oświaty, kryzys finansowy i rosnące bezrobocie, wyprzedaż majątku narodowego, uderzanie w polskich przedsiębiorców złym rozwiązaniem patentu europejskiego.
dramat rozbitych rodzin z powodu emigracji za zarobkiem i ośmieszanie wartości rodziny będącej fundamentem naszej ojczyzny. Demokracja powinna opierać się na wartościach. Przeciwstawiamy się złu. Odważni wiarą niesiemy dzisiaj przesłanie błogosławionego Jana Pawła II, który mówił: nie można dobrze służyć narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj. Wytrwamy, wygramy, prawda zawsze zwycięży. Ciepło, ciepło rąku prezydentów, to z brązą ręką go podpisało, a już pokazał, kto sobie czeka, demon przyszłości, wyrok i karę, ojczyznę, naród, godność człowieka, za krzyż na ścianie i moją wiarę, mojego krzyża nikt nie zabierze, jak nie zabierze mi mojej wiary. Jestem żołnierzem jego na krzyżu ofiary, mojego krzyża nikt nie zabierze, deszczonej ściany czy dróg rozstaju, krzyż Europy znaczy w ubierze mojej ojczyzny, mojego kraju. Chcą zabrać wiary symbolem, niszczą tradycje, służą mamonie, krzyż naszym znakiem w domu i w szkole. Musimy krzyczeć w jego obronie, przećwieć Chrystusa i jego rany, by wiary ojców nam nie zabrano. Nie pozwól zabrać krzyża z tej ściany, to jakby serce Polsce wyrwano. Mojego krzyża nikt nie zabierze, jak nie zabierze mi mojej wiary. Pana Jezusa jestem żołnierzem, jego na krzyżu ofiary. Mojego krzyża żołnierzem, jego na krzyżu ofiary. Mojego krzyża nikt nie zabierze, lecz szkolnej ściany czy dróg rozstaju, krzyż Europy znaczył rubieże mojej ojczyzny, mojego kraju. Wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Ukazała się w całości właśnie dzięki ofierze. Lata przemijają, historia się toczy, morderca bezczelnie spogląda na Boży. Na skraju bogaty, gdzie umarło słowo, leżą nasi bracia z przestrzeloną głową. Siostry, bracia, Polacy, wiersz o Katyniu śpiewamy. Siostry Boże, zebraliśmy się tutaj w obronie telewizji Trwam. I jest paradoksem historii, że 23 lata po upadku komunizmu na ulicach Konina i innych polskich miast mieszkańcy naszego kraju, Polacy, muszą walczyć znów, tak jak w czasach komunizmu, o wolność słowa, o wolne media. To jest znak naszych czasów. I my tutaj zebrani
nie domagamy się żadnych przywilejów. W katolickim kraju, w kraju rzekomo demokratycznym, domagamy się tylko tego, aby katolicy mieli te same prawa, co inne grupy. Aby wolne media, wolne katolickie media mogły docierać do wszystkich mieszkańców. I apelowaliśmy do Krajowej Rady, do prezydenta i apelujemy i domagamy się od posłów Platformy i wszystkich działaczy tej partii, aby stanęli po naszej stronie, bo powinni sobie zdawać sprawę z tego, że są trybikiem w mechanizmie, który niszczy Polskę i nie powinni na to się godzić, jeśli chcą, aby nazwać ich Polakami, abyśmy mogli ich traktować jako naszych rodaków. Powinni protestować razem z nami tutaj, bo my walczymy o słuszną sprawę. Nie powinni się godzić z działaniami tego rządu, który od ponad 4 już lat niszczy substancję duchową i materialną Polski. Niszczy polskie stocznie, które zostały w większości zamknięte. Niszczy polskie huty. Prywatyzuje za bezcen. Również tu w Koninie. Sprzedaje kopalnie, które są podstawą dobrobytu tego regionu, podstawą tego rozwoju. I na to też naszej zgody być nie może. Nie może być zgody na lekceważenie związków zawodowych, bo to, co się dzieje nie tylko w kopalni, ale również w szpitalu, to są praktyki, które znamy właśnie z czasów komunizmu. I dlatego tu jesteśmy. I dlatego i młodzi, i nieco starsi gromadzą się pod hasłami wolności i niepodległości. Pełnej niepodległości. I warto też powiedzieć, że my tutaj zgromadzeni czekamy na mocny głos całego Episkopatu Polski w obronie telewizji Trwam. Na ten głos czekamy, ale nie czekamy bierni, bo pamiętamy słowa papieża Jana Pawła II, który powiedział: każdy powinien mieć swoje Westerplatte, którego powinien bronić. I nie możemy zdezerterować. I my nie zdezerterujemy. Będziemy wszelkimi dostępnymi i zgodnymi z prawem środkami walczyć o wolne media w Polsce. I w tej walce zwyciężymy. W tej walce zwyciężymy, bo za nami stoi prawda, stoją hasła zapisane na sztandarach, za które ginęli Polacy. Bóg, honor, ojczyzna. Zwyciężymy! 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 Dziękuję bardzo. Choć ma złego wroga, z rodziną Radia Maria Staniela, za jego dziełem stoi Matka Boga. Radio Maria, póki my żyjemy, nie zginie nigdy, choć ma złego wroga, z rodziną Radia Maria Staniela, za jego dziełem stoi Matka Boga. Jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam, Maryjo.
Jezus.